Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do Fortnite'a. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Nie zapomnij też o moim kodzie twórcy, który masz tutaj nad kamerką. I dzisiaj zajmiemy się po raz kolejny dwoma questami, ponieważ są to questy etapowe. Pierwszy to nawiąż połączenie przy posterunku siódemki, a drugi etap polega na tym, żeby uszkodzić czołg i zebrać próbki pancerza. Lecimy na plac zabaw. Ok, więc zaczynając od pierwszego etapu, udajemy się na jeden z posterunków siódemki. Ja proponuję udać się tutaj na ten na dole po prawej, bo mało osób tutaj lata. I lądujemy sobie tutaj z tej strony przy drodze. Tutaj w tym miejscu mamy oczywiście czujnik, przez który musimy przejść i w ten sposób odblokujemy sobie pierwszy etap i zakończymy pierwszy etap tego questa. I następnie po drugi etap, który polega na uszkodzeniu czołgu i zebraniu próbek pancerza, udajemy się tutaj na kanion kamienic. Wskakujemy sobie tam do rifta na posterunku siódemki, bierzemy jakieś bronie i jeżeli agenci UR nie wsiedli do czołgu, to czołg będzie stał tutaj w tym miejscu. A jeżeli wsiedli albo ktoś nam po prostu zabrał czołg, no to jak widzicie, będzie on jeździł. Musimy pokonać sobie tych dwóch agentów UR. Jak widać, troszeczkę będzie trzeba tutaj pokombinować, ponieważ on się nam teraz odwrócił plecami do nas, więc musi się odwrócić do nas przodem. Rozwalacie mu tutaj pancerz z przodu. Ok, zabijacie dwóch agentów i na przykład kill-offem napierdzielacie sobie tutaj kilka razy w czołg po to, żeby zebrać takie oto próbki pancerza. Macie jedną, nawalacie po raz kolejny i zbieracie drugą. Jeżeli nie wypada, no to musicie się udać po prostu do innego czołgu, ewentualnie nawalać dalej, żeby właśnie tutaj wypadła wam druga próbka. Zbieracie drugą próbkę i w ten sposób wykonujecie drugi etap tego questa, czyli uszkodzenie czołgu, i kończycie w ten sposób też tego questa. Dzięki serdecznie za oglądanie, zostaw oczywiście kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, nie zapomnij też zajrzeć do linku w opisie. Pamiętaj o moim kodzie twórcy i miłego popołudnia, trzymaj się, cześć!